Po piersie Krzysztofa Respondka stanie w galerii artystycznej przy Placu Grunwaldzkim w Katowicach. Niedawno zmarły aktor i kabareciarz zostanie uhonorowany decyzją mieszkańców. Galeria artystyczna to plebiscyt, w którym mieszkańcy głosują na osoby zasłużone dla regionu w dziedzinie kultury i sztuki. Niemal 60% osób, które wzięły udział w tegorocznym plebiscycie, oddało swój głos właśnie na Respondka. Magda Sincewicz. Krystyna Bochenek, Wojciech Kilar, Franciszek Pieczka czy Zbigniew Cybulski, a teraz on. Do dotychczas uhonorowanych postaci w galerii artystycznej przy Placu Grunwaldzkim dołączył właśnie Krzysztof Respondek, znany i lubiany artysta, którego pożegnaliśmy 22 grudnia zeszłego roku, został w ten sposób wyróżniony przez mieszkańców. Około 60% wszystkich głosów zebrał właśnie Krzysztof Respondek. 1730 głosów, aby to właśnie jego popiersie zostało włączone do galerii artystycznej. Drugie miejsce w głosowaniu zajął Grzegorz Fittelberg. 564 głosy, 261 głosów i trzecie miejsce zajął Erwin Sówka. Plebiscyt organizowany jest przez miasto co roku. Tym razem w głosowaniu udział wzięło niemal 3000 osób. To dwa razy więcej niż poprzednio. Krzysiu był naprawdę świetnym artystą, bardzo lubiany. No, po jego śmierci szczególnie to było, jakby można, mogliśmy się przekonać, słysząc te wszystkie opinie wypisywane w różnych mediach społecznościowych na temat Krzysia. Także jak najbardziej. Myślę, że przynajmniej tyle możemy zrobić już. Jego już nie ma, ale coś dla niego można zrobić, jeżeli to będzie jedna z tych rzeczy, to super. Podobnego zdania są także ci, których dzisiaj spotkaliśmy w tym miejscu. Fajny facet, fajnie śpiewał, kawały, no super, że powdzik będzie, ja cieszę się. To był nasz chłopak, nie stąd, a ja go bardzo lubiłam, bardzo. Cieszę się, że będzie. Bo tak, jakby nigdy nie zniknął. Rzeźba przedstawiająca Krzysztofa Respondka zostanie odsłonięta we wrześniu podczas obchodów rocznicy nadania Katowicom praw miejskich.